Masz gorszy dzień? Nie masz na nic ochoty? Brak ci sił? Czujesz zmęczenie oraz osłabienie całego organizmu? Nie daj się. Poczuj to. Amok. Słuchajcie, tego pana nie muszę przedstawiać, bo któż nie zna Stiflera, tak? To jest chyba najbardziej barwna postać polskiego internetu. Nie chyba. No, przepraszam bardzo, na pewno. Powiedz mi, dlaczego mi nie wysłałeś książki swojej? No bo my się tak nie znamy za bardzo, nie? Jak się nie znamy? Nikt mi wysłałeś mi na poprzedniej gali, no to no się właśnie, chyba znamy. Dlatego ci nie wysłałem książki. Żartuję, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Tak, myślę ci, no. Powiedz mi, komu teraz kibicujesz? Ale chodzi ci o dziewczyny czy o facetów? O dziewczyny. No to Patusia Show. A Patusia, a dlaczego Patusia? No bo ja ją w ogóle poznałem na castingu do Warsaw Shore, nie? I my się przyjaźnimy od 6 lat, nie? Tak? No. Bo ja widziałam jakieś instastory właśnie u ciebie. No, no, ale nie no. Wiedziałam, że to jest taka... Nie, mega ziomalka, relacja. Mega ziomalka, no. Czyli takie, dałeś jakieś tam pory, żeby tutaj była? Co? Dałeś jakieś pory, żeby znaczy, tutaj to ja była? Poleciłem Ptychowi, żeby on ją wziął, nie? Tak myślałam, Julia Ruszewska detektyw, czyli tutaj to Stiflera zasługa. Tak. Jakie masz wpływy? No mam. Co, i warto się z tobą znać? Warto. Czyli jednak Patusia. Patusia, zdecydowanie, no. Ale Smeraldy znasz? Znam. No i tak... Czy spoko, wiesz, ona jest taka specyficzna, ale ja ją lubię, nie? Aha. A jakby jednak wygrała Smeralda? Jakby co? Jakby wygrała Smeralda, przepraszam. Znaczy tak mi się wydaje, że tak raczej będzie, nie? No ale to wiesz, to nic się nie stanie. To jest, wiesz, to jest pojedynek taki freakowy, taki, nie? To nie jest, że wiesz, że ktoś musi na siłę wygrać, nie? Ja nie myślisz, że to jest troszeczkę taka trampolina Smeralda jednak do kariery Patusi, bo jednak no Smeralda ma tyle obserwujących co ty, no to jest, nie oszukujmy się, no. Wielka przepaść, tak? No tak, no. No właśnie ja nie wiem, czemu Patusia ma tak mało obserwujących w ogóle. Ona ma taką charyzmę i osobowość, że ja nie wiem, czemu ona w ogóle, wiesz, jest pomijana wszędzie, nie? To jest dziwne, mega dziwne. A była w wielu programach. No tak, i właśnie, no. I właśnie o to chodzi, nie? To myślisz, że jaki to jest powód? Właśnie nie wiem, nie mam pojęcia. Ja o tym myślałem ostatnio i nie wiem, nie? Może jakaś klątwa, nie mam pojęcia, nie? Ale ta taka rywalizacja i taka ta, nie wiem, no, wrogość Patusi do Esmeraldy, myślisz, że wynika... No właśnie z czego? Z tego, że nie wiem, czy jest bardziej sławna, czy po prostu, że była taki... Nie, mi się wydaje, że to jest show, nie? Że pan się po prostu taka jest, nie? No i ona jest dobra w tym, nie? W tym trash talku, nie? Okej, rozumiem. Czyli to nie... Czyli myślisz, że to jest takie szczere, czy jednak trochę... Nie, to jest gra, nie? Znaczy może teraz, wiesz, tak... Trochę, wiesz, na siłę, no może trochę coś w czym jest, nie? Że tak, wiesz, ale to jest, no, to jest gra, nie? Okej, rozumiem. A jakbyś ty miał tak walczyć? Nie, nie będę. Nigdy? Nie. To jest za ostre, nie? Za mocne. No wiesz co? Ty taki charyzmatyczny nie zawalczyłbyś? Nie, bo to jest, no to jest po prostu, to jest taka, taka siła nie do uniknięcia, no, ból, no, nie? Tak, no. W oktagonie możesz się obronić, no, tutaj nie. No tak. Czekasz na cios. No właśnie, no i o to chodzi, nie? No dobrze, no to powiedz mi teraz w takim razie, dlaczego, kiedy, w ogóle poczekaj, bo teraz był Warsaw Shore i ty byłeś? Nie, już mnie tam nie ma. Nie. Dwa lata mnie tam nie ma, nie? No co ty? Nie wrócisz? No co ty? Znaczy ja byłem teraz w gościnnym odcinku zagrać koncert, nie? No właśnie, bo ja cię widziałam, dlatego mówię. Nie to, że nie jestem przygotowana, tylko ja cię widziałam. No byłem, no. Znaczy gościnny. Jesteś człowiekiem orkiestrą, naprawdę. No, jestem, no. Więc czemu już nie Warsaw Shore? Nie, no to już nie dla mnie, tam są, wiesz, imprezy alkoholne, ja już prowadzę inny tryb życia, nie? Już nie ma się siły, co? No. Ty ile masz lat teraz? No mam trochę. A ile? 30. A ja na ile wyglądam? Na 32. Nie no, naprawdę, ja mam 28. Nie słuchajmy go, to się wytnie. Nie, żartuję. Nie, wiem o co ci chodzi, bo po prostu jednak w tym... Ja pamiętam, jak miałam 19 lat, jak się to zaczynało, to miało się tam inną siłę. Ten kas był mniejszy, człowiek no mógł tak, spać nie wiem, 2 godziny. No parę dni, w ogóle, wiesz... A teraz? Nie. Ja w ogóle nie piję alkoholu, wiesz, piję tam jakąś tam, wiesz, lampkę czy dwie wina raz na pół roku. No. I ostatnio jak wziąłem, wiesz, z dupą na hotelu, wypiliśmy po butelce wina, ja, wiesz, ja zdychałem następny cały dzień, byłem taki ten. Potem dopiero na... Nie na następny dzień, tylko nie na następny, tylko, wiesz, wróciłem tak jakby, wiesz, 2 dni później dopiero do siebie, nie? No to już nie dla mnie, nie? A ta dupa z hotelu to na stałe, czy jednak jesteś wolny? Jestem wolny. Czyli twoje serce jest nadal do wzięcia? Jest do wzięcia. Ja to powiedz coś tutaj, słuchaj, słuchaczkom DNA, zareklamuj się. A ja nie muszę się reklamować, nie? Ach, jestem no tak. Do wzięcia. Okej, jest do wzięcia, Stifler, słuchaj. No ale dobra, no ale powiedz jeszcze o tej książce. No. Nadal jest do kupienia? No. Gdzie? Na kryształowychłopak.pl. No i co byś o tym powiedział?
Znaczy wiesz co, ja już tego ja tak zawodzę. To jest taka przestroga dla młodych ludzi. No ale wiesz, no to co ja już miałem zareklamować, to już wiesz, kto chciał kupić, to już to, no, to kupił, nie? Teraz już nawet o tym nie wspominam, nie? Kto miał to przeczytać, to przeczyta. No to o singlu zresztą. O czym? O singlu. O piosence? Ja ją usunąłem dzisiaj. Ja ją się usunąłem. Dlaczego ją usunęłeś? Bo wiesz co, bo mi YouTube tak uciął za tą zasięgi, nie? I wiesz, może mi wrócą, jak usunąłem, nie? Co ty gadasz? No jest masakra, no. Monetyzację mi uciął. No, 20 razy, no. No. Naprawdę ta śledza grała razem, no przecież walczyła prywatnie moja koleżanka, bo jest zajebistą dziewczyną, naprawdę. No i co? No i taka była prawda. No bo przez to, że mi uciął YouTube zasięgi, więc może jak to usunąłem, żeby wróciły, nie wiem, no. No a z Adam już temat zamknięty? Rzysz Habibi mówiłeś do niej na... A, Chanel? No temat zamknięty, no. To jednak nie to, różnica charakterów. Różnica charakteru. No. Twój typ urody, czy masz jednak jakieś inne, nie wiem, brunetki, blondynki? Nie, znaczy wiesz co, kiedyś to były tylko brunetki, a teraz już nie ma znaczenia. Ostatnio mi się nawet blondynki bardziej podobają, nie? Ale tu bardziej chodzi, wiesz, no ogólnie, wiesz, o całokształt, nie? Żeby była po prostu piękna, nie? A wiesz, czy ma jaki ma kolor włosów, to wiesz, sprawa drugorzędna. No tak, no bo pamiętam, że byłeś z Anastazją, to był taki burzliwy związek, nagle się rozstaliście. Potem na punchdown ją wspierałeś, więc jak to jest teraz między wami? Znaczy ogólnie, wiesz, jak ja zrywam z dupami, no to zawsze jest tak, że we wrogiej atmosferze, nie? A potem za jakiś czas, no to wiesz, my przyjaźnimy się. No, jest zajebiście, na przykład z Anastazją mam zajebisty kontakt. W sumie z każdą byłą dziewczyną teraz, nie? A tatuaż? Anastazję nie, usunięte już wszystkie są, nie? A byś zrobił sobie jeszcze tatuaż jakiejś dziewczyny? No na pewno, nie? Zrobię, ale potem pewnie usunę, nie? Czyli się nigdy nie zakochasz w takim razie. Ty masz Julia, nie? Tutaj jest? Poczekaj. Jest Julia czy nie? Zamazana taka. To jest... Julia? No. Aha, czyli okej. Teraz właśnie Stifler powiedział o naszym ukrytym związku. No. Dlaczego to powiedziałeś? Będę miała przesranę w chacie. Wybacz. Ale nie, naprawdę byłeś z Julią jakąś? Nie, to było tak, że jak miałem jakieś, nie wiem, półtorej miesiąca temu sesję z tatuażu i przyszła taka zajebista dupeczka taka. Ja mówię, ty wiesz, tak zaczęliśmy sobie, wiesz, gadać, tam zmacałem ją i ten. I mówię, ty nawet zrobimy sobie wspólny tatuażu. No dobra, zajebiście, nie? No, i tak od razu się zmacała? No to cycki dała pomacać, tak wiesz, sutek, nie? Na wstępie? No, to było, nie wiem, po pół minuty? Bo miała taki, co ty wiesz, powiedziałeś, że się zmacała? Ja nic nie musiałem mówić. Ona wiedziała, kim jestem, nie? Aha, i ten urok zadziałał, no tak. Czy te zęby? No, urok. Jezu! No, ale ja zrobiłem ten tatuaż i ona wtedy, a wiesz co, ja chyba jednak nie. Ona nie zrobiła, to musiałem zamazać, nie? O matko, serio, no. To byłeś zawiedziony. Nie, bo spoko, bo to mogłem całą, wiesz, historię opowiedzieć o tym, na przykład teraz mogę, nie? Właśnie ja już ją powiedziałem. Ale nie, poczekaj. Chciałeś zmacać, zmacałeś i co? I potem nagle urwany kontakt? No nie pisałem z nim od tamtej pory jeszcze. I potem, wiesz, ona potem mnie zapraszała, bo myślała, że ja zostaję we Wrocławiu, to też było we Wrocławiu, że ja zostaję we Wrocławiu na noc, nie? Ale ja już wracałem, nie? I, no i tyle, kontakt potem się urwał, nie? No dobrze, to co by musiała zrobić dziewczyna, żeby być naprawdę taką twoją wymarzoną, żebyś był jej wierny, bo ja pamiętam, że byłeś z taką Pauliną chyba, o ile się nie mylę. No, no. I wtedy byłeś naprawdę zakochany. No, byłem, znaczy tak mi się dawało, ale i tak ją zdradzałem, nie? Aha, czyli jednak wierność... Ale wiesz, ona pewnie mnie też, nie? Więc zrobię kwita. Okej, okay. Ale co by musiała zrobić dziewczyna, żebyś naprawdę był jej wierny i nie zdradzał? No by musiała... takim stiflerem, no, wiernym stiflerem. Musiałaby mieć po prostu to coś, żeby musiała mnie jebnąć, nie? To wtedy, ale nie co? Zdradzał. No nie, no po prostu, no nie wiem, to nie ma tak, że musiałaby, nie wiem, się czołgać po podłodze, po prostu musiała mieć to coś, nie? Nie chodzi o to, co by zrobiła, tylko jaka by była, nie? Jakieś preferencje typu, nie wiem, musiałaby teraz nie pić alkoholu, właśnie być spokojna? No, najlepiej, no. Nie, właśnie, nie wiem, bo wiesz, jak jest w alkoholu, że dupy piją alkohol i zdradzają, nie? No, wiesz. Ja nie wiem, bo ja nie zdradzam. Nie. Ja jestem wierna. Piję, ale jestem wierna zawsze. No, i o to chodzi. Nie, powiem ci tak. Myślę, że wiesz co, jak cię jebnie, to cię jebnie. No właśnie. Nie jebłam sobie też tatuaż, zrobiłam 3 lata jestem. No. A wcześniej też myślałam, że co ty, że już nie.
Także życzę ci tego, bo miłość jest zajebista. Ale na razie, póki możesz się bawić, to się baw. Wiadomo. Potem przyjdą kurwa dzieci. Wiadomo. No. Nie, dzieci nie. Nie, ja też nie chcę mieć dzieci. Ja też nie chcę mieć dzieci. Ja będę sobie żyć. Nie, ja nie chcę mieć. Właśnie to jest bardzo. O właśnie, o tym pogadajmy na koniec. No. Bo strasznie to jest tagowane w Polsce, jak ktoś powie, że nie chce mieć dzieci. No ja nie chcę. Słuchaj, ja myślałam, że może kiedyś, ale nie mam tego instynktu. Ja po prostu nie wiem. Ja nigdy wiedziałem, że kocham dzieci, kocham. Ja bym mogła, wiesz, cały czas. A ja kocham dzieci, ja bym mogła ciągle być z nimi, ale nie swoje. No właśnie, bo ty strasznie jesteś ze zwierzętami. Nawet jak zaginął ci pies, to dałeś nagrodę pieniężną, żeby tylko znaleźć psa. No to tak, jest super. Ja go szukałem parę dni, nie? No. I sukcesa. Sukces, jest tak. Zajebisty. I ile masz psów na koniec? 5. I cały ale to jeszcze nie koniec. No to dawaj, no to gadaj. Zajebiście, ja no to ej, nie kupuj, adoptuj. Dobra, nie kupuj, adoptuj. Adoptujcie. Tak, nie kupujcie, adoptujcie. No i co, pozdrów, coś powiedz, nie wiem, słuchaczom naszym. Pozdro. No to pozdro, dzięki, Fiona. Takich ludzi kocham.